Zarabianie na YouTube. Skąd cały ten hejt? Po pierwsze, zadajcie sobie tak naprawdę pytanie. Czy jeśli spotykacie kogoś, kto robi coś, co naprawdę sprawia mu przyjemność i nagle dostaje możliwość zarobienia na tym, też go hejcicie? Czy hejcicie na przykład ulubionego sportowca, który lubi to, co robi i do tego na tym zarabia? Albo jakąś ulubioną gwiazdę, nie wiem, śpiewającą, tańczącą czy aktorzącą, nie, jeśli takie słowo istnieje. Lubi to i też na tym zarabia. Jego też hejcicie? Albo nauczyciela. Wiadomo, nauczyciel się nie lubi, ale powiedzmy, że lubi swój zawód i wykonuje go z pasją. Jego też hejcicie za to, że robi to, co lubi i jeszcze na tym zarabia? Ja też się kierowałem podobnymi pobudkami, idąc na studia, czy zakładając to konto na YouTube. Szedłem na studia, na informatyczne, bo lubię komputery. I zamierzam w tym robić. I co? Też będziecie mnie za to nienawidzić kiedyś? To samo z moim kanałem. Fajna sprawa nagrywania rzeczy, no fajna zabawa. Można się podzielić ze swoimi przemyśleniami w audiologach oraz swoimi przemyśleniami na temat gier w gameplayach. No ja przy okazji, skoro dostałem możliwość posiadania partnera, to czemu by na tym też nie zarabiać? Więc dla mnie jest cały ten hejt pod wszystkimi większymi youtuberami, że zarabiają niepojęty. Szczególnie jeśli chodzi o ostatni filmik Projekt Negatyw i jego kontrprojekt Denegatyw autorstwa pluszowego Misiaczka, który mnie w sumie zadziwił. W tym momencie trochę. Znaczy na razie wciąż ma u mnie minusa. On słusznie zauważył na to, że co to za wielki halo, że facet, że Negatyw jednak zarabia na swoich filmach, że ma tego partnera. I wszyscy go za to nienawidzą przecież. Ja się to zadaję wam to samo pytanie. O co wam w ogóle chodzi? Szczerze mówiąc, to dla mnie też niepojęte jest, czemu się tak nagle niektórzy z tym kryją. Niektórzy, bo na przykład popatrzcie na takiego Bloła czy Pingwina, oni się z tym nie kryją, że mają partnerstwo z Machinimą, a wręcz Pingwin przecież nawet ostatnio zrobił vloga, gdzie krąży po Londynie z ludźmi z Machinimy. I wiecie co? Tak sobie wymyślałem. Ja wiem, kto tak naprawdę hejci tych ludzi. Jak dla mnie, to są to ludzie, którzy nie znają prawdziwej wartości pieniądza. Podejrzewam, że to jakieś 10-letni hejterzy, którzy nie pracują, nie zarabiają, nie znają prawdziwej wartości pieniądza, którzy jak coś chcą, to krzykną, rykną, im rodzice sprawią. I wtedy 10-latki, które dostają wszystko, smartfony, tablety, komputery, kłady i inne. Szkoda, że jeszcze aut nie dostają. Moim zdaniem to są ci wszyscy hejterzy, którzy wytykają, że zarabiają na YouTube, że mają partnera. No bo dla mnie nie wydaje mi się, acz mogę się mylić, by ktoś taki okazał się dorosłym człowiekiem, który zarabia, pracuje, wie jak ciężko dostać te pieniądze w realnym życiu. I gdyby to by było dla mnie niepojęte, żeby ktoś taki miał hejtować i wymyślać różne cuda na kiju, że zarabiają po $200. Mówię, takie są moje w każdym razie przemyślenia na temat tych wszystkich, którym się nie podoba na przykład partnerstwo. Bo pewnie sami mają kiepskie kanały, które nie mają partnera, mają po 10 lat, mleko pod nosem, brak mutacji. A jak czegoś chcą i nie mogą tego dostać normalnie, to krzykną, rykną i mają to. Takie są moje przemyślenia. I ja nie będę się z tym krył. Też mam partnera. Bo skoro mogę zarabiać na tym, co jest fajne, co lubię robić, to czemu nie? Tak samo Negatyw. Robił to, co lubił i dostaje za to jeszcze dodatkowo pieniądze. Skoro można to spieniężyć, mieć tego dodatkowe korzyści niż tylko taką coś w rodzaju własnej satysfakcji, to czemu nie? No proszę ja was. Nie powinno się hejtować. Nie powinno się wytykać. To jest już
Nie wiem już nawet, jak to nazwać. Brakuje po prostu słowa na to. Zupełnie brakuje słowa. Niech pomyślę. A, trudno. Może tam wymyślę na ra. Może jakiś odpocznę, prześpię się z tym, to mi przyjdzie słowo. A tak. Na razie co? Podejrzewam, że raz, że wszystkie te dziesięciolatki, które hejtują za partnerstwo, zaraz i do mnie przyjdą, jak zobaczą ten materiał. A ja mam was gdzieś. I tak, i od razu powiem, że takich będę kasował. Od komentarze takich osób. Może też nawet wyłączę oceny. Bo ja mówię tu, jak jest. Bo nie ma dla mnie różnicy między kimś, kto wykonuje w realnym świecie swój zawód z pasją i zdecydował się na niego, bo sprawia mu to przyjemność i dodatkowo to pieniędzy, niż taki youtuber, który nagrywa kanał, lubi to, nawet bardziej niż lubi, co po niektórzy, i to też przekłada to na pieniądz, zamienia to w pieniądz, znaczy się, bo nie przekłada. Zero różnicy. Jeśli wy widzicie różnicę, to spróbujcie mi to wyjaśnić, bo ja nie widzę żadnej. W tym momencie też przy okazji tego całego projektu Denegatyw Misiaczka przyznam mu, że mam nadzieję jednak, że w tym momencie zacznie się faktycznie trochę poprawiać, bo na razie zatem swój poprzednie kanały i filmy masz u mnie na razie minusa. A facet od projektu Negatyw, ty się też powinieneś schować, bo widzę, że idziesz w ślad dawnego misiaczka. Mam nadzieję, że będzie to dawny misiaczek, a nie wciąż ten sam. Bo na razie najpierw, bo widziałem, że najpierw zhejcił Negatywa, albo chociaż to nie był nawet hejt, a teraz go broni. Oby tak dalej, chłopie. Może jak się poprawisz, to może i cała sprawa z Pingwinem ucichnie. Bo mam misiaczek w kwestii zarobienia racji. To już zresztą wspominałem. No, a więc podsumowując, hejterzy jak zwykle niech się chowają, bo nie mają w ogóle podstaw. Dziesięcioletni hejterzy z mlekiem pod nosem. A ci, którzy mają kanał, moim zdaniem nie powinniście się kryć z tym, że zarabiacie. Bo co to za tajemnica? Jedynie możecie się kryć z zarobkami. No bo co? Czy wasz nauczyciel, czy wykładowca, czy ktokolwiek inny, kogo znacie, kryje się z tym, że pracuje? To by było na tyle. Tyle chciałem do powiedzenia. Trzymajcie się. Cześć.